Samsung QLED Q60, czyli najtańszy QLED w nowej ofercie Samsunga, jest u nas już od tygodnia. To jest naprawdę sporo czasu, żeby zapoznać się z jego możliwościami, ale zanim pokażemy Wam naszą recenzję, przygotowaliśmy dla Was nagranie z pierwszego uruchomienia tego sprzętu. Kilka sekund po włączeniu tego telewizora widzimy ekran pozwalający nam wybrać język. Włączamy telewizor oczywiście pilotem. Pilot jest nowy, ale w porównaniu z trzema ostatnimi generacjami nie zmienił się znacząco. To, co się pojawiło, to trzy przyciski na dole. Są to przyciski, które pozwalają nam szybko przejść do serwisów VOD. Mamy tutaj Netflixa, Amazon Prime, no i Rakuten TV. Podczas konfiguracji właściwie zupełnie ich nie wykorzystujemy, więc tutaj się nic nie zmienia. No i cóż, przechodzimy do tej pierwszej planszy. Wybieramy sobie język polski. No i tutaj taka moja pierwsza uwaga, jeżeli chodzi o ten telewizor, to działa naprawdę powoli. Zmienia się to menu dużo wolniej niż w wyższych seriach. Wyższe serie też już testujemy, dlatego możecie wypatrywać recenzji. Drugi ekran, pobierz aplikację SmartThings. To jest taka aplikacja, która pozwoli nam zarządzać właściwie różnymi rozwiązaniami Samsunga w naszym domu, nie tylko telewizorem, ale również jakimś tam smart home'em szeroko pojętym, od pralki po lodówkę. My to oczywiście sobie teraz pominiemy, nie będziemy tego konfigurować. Dalej wybieramy kraj, od razu nam się wyświetla ten zgodny z językiem, Polska, akceptujemy. Wprowadzamy PIN. PIN nam będzie potrzebny, jeżeli będziemy zatwierdzać bardzo jakieś ważne funkcje. Właściwie może być to dowolne. Jeżeli nie mamy dzieci, nie obawiamy się, że coś nam popsują, to możemy sobie wpisać na przykład 4 szóstki, dwukrotnie, PIN został zmieniony, zamykamy. No i to jest informacja, że zalecają, aby przed włączeniem, przed przeprowadzeniem dalszej konfiguracji, podłączyć sobie odpowiednie porty. My w tej chwili nic nie podłączamy do tego telewizora, dlatego klikam dalej. Tak, na pewno nic więcej nie chcę podłączyć. No i tutaj bardzo fajna funkcja. Jeszcze przy pierwszej konfiguracji tego telewizora on spróbuje nam się dostosować do otoczenia. Mamy tutaj dwa rozwiązania, które na to pozwalają. Przede wszystkim mamy czujnik światła, który dopasowuje jasność matrycy do otoczenia. Druga rzecz to wbudowany mikrofon. Mikrofon jest wbudowany w ten pilot. To znaczy, że odbiera on dźwięk z telewizora i telewizor na podstawie tych informacji zebranych przez mikrofon jest w stanie przeanalizować akustykę pomieszczenia, naszą odległość od telewizora i automatycznie dostosować dźwięk. Czyli umieszczamy ten pilot blisko siebie, klikamy użyj trybu inteligentnego, no i zmienia nam się charakterystyka dźwięku. Ja oczywiście natychmiast przyciszę, bo zrobił nam się od razu troszeczkę głośniej. No i zatwierdzam, klikając dalej. Dalej możemy sobie wykonać połączenie bezprzewodowe. Połączenie bezprzewodowe dosyć standardowo. Telewizor wyszukuje zarówno sieci 5 GHz, jak i 2,4 GHz. Więc wybieramy, wpisujemy nasze hasło i możemy przejść dalej. Ja pominę ten etap również. Tak, pomijamy. No i co? Wybieramy sobie źródło. Jeżeli mamy dekoder kablowy lub satelitarny, klikamy to. Mamy również możliwość podłączenia bezpośrednio anteny do tunera albo brak odbioru sygnału telewizyjnego dla tych, którzy korzystają na przykład jedynie z internetowych źródeł. Ja wybieram tą ostatnią opcję. Przetestuj, czy Twój pilot działa. No i to jest taki zabawny test, ponieważ mamy tutaj kilka przycisków, ale ten test ogranicza się do jednego, do przyciska ku głośności. Myślę, że gdyby ten pilot nie działał, to byśmy nic nie ustawili wcześniej, więc nie wiem, dlaczego to jest tak wykonane. Ale nie trwa to długo, więc akceptuję i klikam dalej. No i cóż, telewizor jest gotowy do użytku. Mamy tutaj system OS Tizen, więc pracuje to naprawdę szybko, bardzo sprawnie. Oczywiście, kiedy kliknę gotowy, on się nie wyłączy, tylko przejdzie od razu do systemu. Możemy tutaj jakieś podstawowe funkcje. Funkcje wykrywania otoczenia są włączone. Sprawuje się to naprawdę nieźle, ale o tym więcej zobaczycie w naszej pełnej recenzji, która już niebawem pojawi się na kanale. Tymczasem ja dziękuję Wam za obejrzenie tego nagrania. Jeżeli Wam się spodobało, prosimy, żebyście kliknęli subskrybuj. No i właściwie tyle na teraz. Dziękuję i do zobaczenia. Cześć!